Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy szaleć Aventadorem, Lamborghini Aventador. Wybierzemy sobie nowe zadanko do wykonania. Uuu, tutaj mamy jeszcze coś do zrobienia. Tajny agent oraz... patrol. Tylko chwileczkę, coś mi tu nie pasuje. Postępy w karierze. Aha, drugi poziom mam już cały wykonany. No to bierzemy sobie poziom trzeci. Mamy tutaj już tajny agent jednostka prewencyjna do wykonania, prawdziwa siła. Co muszę zrobić? Traf kolczatką dwa razy. No dobra, czyli w technologii pościgowej niestety będę musiał wymienić jakąś rzecz na kolczatkę. Z kolczatką jest taki problem, że nią bardzo ciężko trafić. Ale ja mam w Aventadorze akurat ulepszoną kolczatkę do czwartego poziomu, więc może będzie jakoś to szło. W każdym razie najlepiej będzie trafiać kolczatką w pościgu, dlatego warto sobie pojechać właśnie pościg. No to może tutaj. No dobrze, jesteśmy na miejscu. Hot Pursuit Sud, zaczynajmy. Kingfisher Road to jest... Tak, no to mamy kilku tutaj przeciwników do zlikwidowania. Ale moim zdaniem jest przede wszystkim trafienie dwa razy kolczatką któregoś z nich. Nie ma problemu. Spróbujmy. Może teraz się uda. Nie udało się. Ale to nic nie szkodzi. No, nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się też w inny sposób z nimi tutaj pobawili. Uj, kolczatką będzie, tak jak mówiłem, bardzo ciężko trafiać. Przynajmniej ja tego nie umiem robić. W lusterku widać co prawda kogoś, kto jest z tyłu, ale i tak jest to trudne do wykonania. Wow. Dobra. Oj, lagi. Jest, oberwał. Stały mi jeszcze trzy kolczatki. Jup. O nie, co to za lagi, tylko nie to, proszę was. Dobra, jest, działa. No. I proszę cię bardzo. Warto właśnie kolczatki ustawiać w takim miejscu, gdzie jest dosyć wąsko i jedziemy dość szybko. Tego się nie spodziewałem. Mój Aventador żyje jeszcze. To się za mną jest, ale... O kurde, jakie farta miałem. Tego trafika ominąłem mimowolnie. No dobra, zostawimy tu powiedzmy kolczatkę. Jeden gdzieś tam poleciał w kosmos. Okej, oh man, tylko nie to! Nie cierpię lagów, spadaj stąd! Co oni robią? Ktoś oberwał? Ej, oberwał ktoś kolczatką, ale pięknie! Wykonujemy te zadania szybciej niż myślałem. Zobaczcie, tam ten koleś też najechał. Wywalił się. No dobra, tutaj jeszcze zostało kilku i... BOOM! Pięknie! Zostało jeszcze dwóch, to będzie proste. Tutaj jeden ktoś się dołączył do wyścigu. Spadaj, koleś. O, krytycznie uszkodzony pojazd. Niedobrze. Proszę cię bardzo, gdzie lecisz? Gdzie pędzisz? Dwóch załatwionych za jednym razem i trzeci dokończony również. Także co, czas wrócić na posterunek. Widzicie, to było łatwe. Posterunek jest za mną. Zostawimy ostatnią kolczatkę, a co mi tam, może ktoś się jeszcze natknie na nią. Okej. Ile tam do tego posterunku mamy? 400 metrów, a to już tutaj. No to spoko! Dobra. Jesteśmy u celu, chodźmy na posterunek. No dobra, trafienie kolczatką dwa razy mamy zaliczone. Trzeba zmienić zadanie, co tu mamy? Traf 4 razy PE, to będzie proste. I traf 3 rajdowców technologią pościgową. Też będzie proste. Ale zobaczmy, czego ja tu nie mam wykonanego jeszcze. Nie mam tego wykonanego. Wir wydarzeń. Czyli to będzie również proste. PE teraz, tak? Aha, mieliśmy zadanie zmieniać samochód. No to weźmy teraz
Astona Martina 177. Weźmiemy sobie pole elektrostatyczne. To jest chyba to. Jest też fajna rzecz. Diabra. Tego Astona niespecjalnie lubię. On nie jest zbyt szybki. A bym powiedział trochę opieszały, ale wygląda dosyć ok. No dobra, to co, może tym razem też odpór wschód, ale gdzieś w górach. Zacznijmy sobie może tutaj, o tego jeszcze nie mam wykonanego. Co to się tutaj dzieje? No dobra, bierzemy to. Startujemy. Ach, dobrze, jesteśmy na miejscu w jakiejś górskiej miejscowości. Tak wygląda 177, przepięknie, co? No ale osiągi raczej nie zachwycają. Ale to zaraz wam pokażę. Zacznijmy sobie ten pościg. Wszystko widzę. Okej, kogo tutaj mamy? No, fujarę, w ogóle taką ekipę dosyć mocną. Mam za zadanie trafić 4 razy polem elektrostatycznym. No dobra, myślę, że to nie będzie takie trudne. O, wow, co to było? What the fuck? Jakiś kurczę misio mi się pojawił na drodze. Pyk. Ładuje mi się pole, ale już mam załadowane. Bum, poleciałeś. Dobra, jedno trafienie zaliczone. Wow, what the fuck? Ale mam pecha do tych trafoli. Bez kitu, nie? Jadę sobie, jadę, nagle tutaj ktoś się odbija i pyk, znowu trafik. Wow, tak wyleciał. Trafiłem jednym gościem w drugiego i tamten się rozwalił też, ładnie. Normalnie jak gra w jakieś, nie wiem, jakiegoś bilarda czy coś. Trafiłem do dziurki. Wow, what the hell? Kilka razy użyli tego gówna. Fali uderzeniowej, czyli tak zwanego pierdnięcia. No ale dobra, ich sprawa. Nie wiedzieli, z kim zadzierają. Wow! Normalnie ta gra to jest raj dla ramerów. Wszyscy ci, co grają w Need for Speed World i się ramują jeden po drugim, powinni właśnie zagrać w Rivalsa. Zobaczcie, to jest po prostu gra stworzona dla nich. Zobaczcie, co się dzieje. Pyk. Dobra, i zaliczone zadanko. A tych dwóch sobie po prostu załatwimy. Kurde. Taran mi nie chwycił go. Jest taka fala, on strzela, samochód strzela naprzeciwko i można kogoś ładnie trafić, pod warunkiem, że się trafi. Wow. Dobra, co mi się tu załadowało? Na razie tylko nitro. Dobra, jeden załatwiony, został mi tylko jeden. Tego załatwię po mistrzowsku. Nie będę się pieprzył. Znaczy w sumie będę się pieprzył. Pobawię się trochę z nim. To nie zawsze wychodzi na dobre. Ale tym razem mam nadzieję, że będzie ok. Zrobimy tak. Zajedziemy sobie tu. Naręcznik. Naręczny, myk, myk. On jest tu z tyłu, to zaraz go tutaj. Proszę was. O, jeszcze dwóch jest. Jeszcze dwóch typków. Uwaga, uwaga, uwaga. Coś tam oberwał. Proszę was, uprzejmie. Jeden załatwiony. Został tylko jeden. Ok, i zostałeś tylko ty. Na razie. No dobra, czas jechać do warsztatu, znaczy na posterunek. Mamy kilometr do przejechania. Przy okazji zobaczmy, ile ten Aston Martin wyciągnie. Zahaczamy sobie stację, żeby uzupełnić nitrosa. I się nie uzupełniło, bo źle zahaczyłem. Ale tutaj już mamy posterunek. Kurczę, fajnie wygląda ten Aston, bez kitu. Gdybym jakoś w Need for Speed Hot Pursuit tak fajnie nie wyglądał. Ale dobra, jesteśmy na miejscu. Okej, no to co, następne zadanko. To już mamy chyba wszystko wykonane. Postępy w karierze. Tak, zdaje się, że trzeci poziom mamy już opanowany. Czas robić czwarty poziom. Tym razem tajnego agenta odblokujemy sobie jedną czarną jednostkę. A następnym samochodem, jakim będę jeździł, będzie właśnie McLaren LM Tajniak. I wygląda tak.
Proszę was. No jak dobrze pójdzie, to może zobaczymy w tym odcinku Bugatti Veyrona. Co wy na to? Muszę zdobyć 10 tysięcy speedpointsów w jednej sesji w srebro w dowolnym wydarzeniu. I przeskoczyć łączną odległość 686 metrów. O, no to może być ciężko. Może nie uda nam się zdobyć, znaczy zobaczyć dzisiaj Bugatti Veyrona, bo ja właściwie już odblokowałem sobie Bugatti Veyrona i mogę nim sobie jeździć, ale wam pokażę to później. Okej. W jednej sesji srebro w dowolnym wydarzeniu. Tu mamy hot pursuit jeszcze nie robiony. Pojedźmy sobie. Okej, no to startujemy. Czegoś ja tu nie załadowałem. No tak, zapomniałem o technologiach policyjnych. Ach. No dobra, już załadowałem sobie taran oraz helikopter. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Okej, gonimy. Jeszcze nigdy tym McLarenem w zasadzie nie jeździłem. Nie wiem, jak on śmiga, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Jest to już dosyć wiekowy samochód. Ale i tak bardzo szybki. Piekielnie szybki. No cóż, wzywamy helikopter. Trochę źle pojechałem. Mogę przez stację, żeby sobie po prostu uzupełnić wszystko. No, ale tak też może być. Proszę bardzo, jak pięknie, jak pięknie. Dobra, gonimy jedynkę. Tamtym się zajmiemy później. Zresztą, zawsze jest helikopter od tego. O, proszę was uprzejmie. Zaraz tutaj zrobimy bałagan. Yeah. Kolczatka, ale taka miniaturowa. No cóż, ten helikopter jest na pierwszym poziomie, dlatego że już nie miałem po prostu speedpointsów, żeby ulepszyć go do jakiegoś większego poziomu, lepszego. Proszę bardzo, ten koleś już prawie nie żyje. Pięknie! Gdzieś tam się wybił. Namierza mnie. Zobaczcie, jaki cwaniaczek. Jaki złamy śmigłowiec. I ten już rozwalony pięknie. Śmigłowiec, ty goni jedynkę. Słyszysz? Jedynkę! Nie leć nade mną. Pięknie. Gonisz jedynkę, a my sobie atakujemy tych spokojnie tutaj. Ej, ale ten McLaren bardzo fajnie driftuje, naprawdę. Jestem w szoku, wystarczy lekko skręcić i sam normalnie wchodzi w drift. Bez skitu. Ciekawy samochód. Dobra, ty lecisz. Zostało jeszcze dwóch. A, już 30 tysięcy zdobyłem. Punktów, także jedno zadanie zaliczone, ale jeszcze nie miałem skoków jako takich. Trzeba będzie to też pozaliczać ładnie. Wow, zatrzymany. Został chyba tylko jeszcze jeden. Wezmę sobie helikopter. Jeszcze jeden i to Ferrari! Mam nadzieję, że jakoś go szybko tutaj złapię. A, na pewno. Widać, że ten F1 dosyć szybki jest. Okej, mamy tu śmigłowiec. No, na mnie kolczatkę zrzuca. Co za koleś. Co to? Jeszcze jeden został. Czyli mamy w sumie dwóch do załatwienia. Dobra, ty pójdziesz się bujać, koleś. Została tylko co? Porszawka. Tutaj skręcamy ładnie. Okej. Zahaczymy stację. Przydałoby się, co nie? Okej, pięknie. Helikopter znowu. Gonimy. Ta porszawka jest coś strasznie szybka. Ale się rozbił. Strasznie szybka jest. Jedź. What? Co to było? O nie, może się nie udać. Srebro w dowolnym wydarzeniu. Na srebro musimy zdjąć chociażby trzech zawodników. Już się zbliżamy tu pięknie do ostatniego. Proszę cię, zgiń. Wow. Goddammit, meta. Oj, wygrał. Ale zdobyłem srebro, tak jak miało być. No dobra, zatrzymamy sobie go jeszcze, bo mnie wkurzył.
Ale skubany był sprytny. No dobra. Czyli tak, mamy do zaliczenia jeszcze duży, duży, duży skok. Proszę was bardzo, to jest już tutaj. Jedziemy na most. Tak jest. Tutaj sobie skoczymy naprawdę bardzo wysoko. Okej, najpierw zaczniemy od tego skoku. I zobaczymy, ile od razu nam zaliczy metrów. Ło, co on tak w dół poleciał? Masakra. Żaden samochód tak w dół nie leci jak ten McLaren. Nie wiem, czy on ma taką dobrą przyczepność, czy jak. Nie wiem, ale naprawdę poleciał w dół jak jakaś barka albo coś w tym rodzaju. No dobra. Zaliczymy jeszcze drugi. A, w zasadzie musimy sobie skurczyć też tutaj. Ile zaliczył skoku? Wow, tak mało. Ej, to się, mi się wydaje, że to się liczy skok w dal, a nie w ogóle przeleciana odległość. Czy da się wjechać jakoś na tą skocznię tutaj? Tą wielką. Myślicie, że się da? Zaraz to sprawdzę. Tylko jeszcze sobie tu wyskoczę. I w drodze powrotnej pojedziemy sobie właśnie tam i zobaczymy, czy da się tam wjechać. Jest ciekawe. Do wody wleciałem. No dobra. To jest gdzieś tu. Gdzie to cholera może być? Ej, no nie da się... To barierka w tym, w moście jest? O, to chyba? To by trzeba było gdzieś tu wjechać, co nie? Musi się jakoś dać do cholery. Tu jest woda. Jak tam wjechać? Musi być jakiś sposób. Chyba mam. Czekajcie. Ano. Za nisko. Kurde, jak tam wjechać? Musi być jakiś sposób. Dobra, w każdym razie musimy zaliczyć to zadanie. To jest nasz priorytet. Ja tu sobie cały czas będę zaliczał te skoki. To jakoś to szybko zejdzie. Diabra. Ale ten F1 w ogóle nie nadaje się do skoków. Bez kitu. On jakoś tak leci od razu w dół. Ani z telemarkiem nie wyląduje, ani nic. Nie wiem. Coś źle zaprojektowali tego F1. Bez kitu. No ale dobra. Jeszcze raz robimy wielki, 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 wielki skok. I uwaga. Uwaga, 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 uwaga. Leci na dół i... Pięknie, pięknie. Dobra. Ile jeszcze mam do zaliczenia? O, niewiele. Jakieś 200 metrów w zasadzie. To dwa skoki około. Spokojnie zaliczymy. Tutaj weźmiemy sobie helikopter. Wezwiemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Pięknie. Leć za nami, koleś. Co, zaliczone? Zaliczone. No to wracamy na posterunek. Posterunek jest akurat po drodze. Wow. Kurde, ten pilot śmigłowca jest naprawdę dobry. Gdzieś tam między mostami, między kurczę jakimiś rusztowaniami leci pięknie. No właśnie, jak wezmiemy sobie helikopter, a nikogo nie ścigamy, to ten helikopter po prostu będzie nad nami sobie wisiał. Widzicie? I sobie po jakimś czasie odlatuje. Z tym, że jak ulepszymy sobie tą technologię pościgową, czyli śmigłowca, do powiedzmy tam 4. poziomu, no to on już będzie z nami latał dużo dłużej i potrafić będzie nawet kilka kolczatek naraz wystrzelić, a takie już bardzo ciężko ciężko ominąć, mówię wam. No ale dobra. No i okej, wykonałem kolejne zadanie. Dzisiaj niestety nie pokażę wam Bugatti Veyrona, ale pokażę wam go w następnym odcinku, więc głowa do góry. Tutaj mamy Chevrolet GT500, odblokowana wersja tajna. Mamy tu jeszcze kilka zadań do wykonania. Także jeszcze dużo, dużo, dużo jest do zrobienia. Następny będzie Bugatti Veyron Super Sport. I to już jest naprawdę koksu. Super się nim jeździ.
super się nim ściga przestępców i tu już nie ma kompromisów, naprawdę, ale to w następnym odcinku. Zapraszam i dziękuję za wyświetlenie. Cześć.